Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj nietypowy epizod, zabieram was na spacer. Mam wiele tematów, ostatnio spiętrzenie jest dosyć mocne, co najmniej tydzień zaległości, ale postanowiłem nie zaniedbywać YouTube'a, bo to jest podstawa dla mnie i w tym odcinku podzielę się doświadczeniami z ostatnich zleceń. Jeżeli chodzi o sprzęt, o organizację, o przygotowania i jak to wszystko wyszło, jeżeli chodzi o przebieg, też efekty. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie cenny, dlatego że niewiele osób, którzy są freelancerami, pracują na zlecenia, jeżeli chodzi o filmowanie czy fotografię, dzieli się na bieżąco swoimi doświadczeniami. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeżeli Ci zależy na pozyskaniu takich doświadczeń ode mnie za free tutaj. Oglądamy do... Mamy 6 rano, jest 14 stopni, zimno i zastanawiam się, jak zacznę tego vloga. Myślę, że się rozkręcę, za chwilę będzie flow. Zleceń było ostatnio dosyć sporo, bo w sumie w tym roku realizuję ich w tym sezonie wakacyjnym 7. Czyli wychodzi, że prawie w każdy weekend. Na szczęście nie kolidują mi z latającą kawką, bo mamy nagrania raczej po południu, czyli od 17 do powiedzmy 21. I ogólnie nie jest źle, muszę powiedzieć. Dużo tematów było naprawdę świetnych i mam kapitalne ujęcia, jeżeli chodzi o całość. Imprez, które filmowałem, do dzisiaj było 5 i ujęcia, które mam w tym roku, są naprawdę bardzo dobre. Oczywiście chciałoby się zrobić ich trochę więcej, trochę lepszych, może lepiej współpracować z ludźmi, którzy tam uczestniczą, ale nie zawsze się to da. Natomiast najważniejsze jest to, że kwestie bezpieczeństwa zostały ogarnięte i nie mieliśmy żadnych specjalnych incydentów, jeżeli chodzi o kolizję czy naruszenie jakiejś prywatności. Pod tym względem wszystko było ok. I muszę powiedzieć, że przygotowanie do tego jest kluczowe. Jeżeli chodzi o wyobraźnię, planowanie i właśnie ogarnięcie pod takim kątem, uważam, że to jest klucz sprawy. No i też dużo kontaktów, jeżeli chodzi o organizatorów, konsultacje na bieżąco, bo to faktycznie myślę, że jest naprawdę kluczowe. Oczywiście było dużo takich śmiesznych sytuacji, czy takich humorystycznych, może nie bardzo śmiesznych. Między innymi organizator, na przykład wojennych opowieści, prowadzący główny, on nie zdawał sobie sprawy, że drony, które latają nad żołnierzami, to są nasze drony i przy pierwszej rekonstrukcji powiedział, żeby je natychmiast ochrona zabrała, a ja byłem u niego jakieś 20 minut wcześniej i wszystko ustalaliśmy, nie? Więc powstaje dużo takich nieporozumień, szczególnie przy gościach, którzy też nie organizują na co dzień takich imprez, bo na przykład wojenne opowieści wracały po chyba 10 latach nawet, więc to nie była taka impreza, która odbywa się rok w rok. Przy realizacji tych imprez ja w ogóle staram się maksymalizować ilość scen z powietrza, czyli staram się zrobić tak, żeby faktycznie ta dynamika była duża i żeby wiele scen było ogrywanych dronami, no ale nie zawsze się da, więc skorzystamy też i z Sony, i z Panasonica, i z Canona, i z GoPro stacjonarnych. Czasami nawet telefonem coś nagramy, jeżeli chodzi o jakieś szybsze relacje dla klientów. Robiliśmy też taką rolkę, gdzie trzeba było na bieżąco te relacje, bo czasami jest tak, że ludzie dopiero jak zobaczą coś na ekranie swojego smartfona, to zdecydują się na to, żeby dołączyć do wydarzenia. Więc w ciągu dnia widzą na przykład, co się dzieje i dopiero dołączają. Więc ta różnorodność, jeżeli chodzi o ujęcia, jest bardzo duża. I to jest nie tylko tak, że nagrywamy cały czas dronami, tylko nagrywamy tym, czym się da. I na potrzeby na przykład relacji na Instagram czy Facebook, wiadomo, że korzystamy też z telefonów, ale te rolki były naprawdę całkiem spoko. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, one są najważniejsze, więc mieliśmy nasłuch radiowy. Miałem też spoterów, poprosiłem dwóch kolegów o pomoc, głównie pod kątem bezpieczeństwa, ale też wzbogacenia na pewno ujęć, więc uzupełnialiśmy się, mieliśmy dobrą komunikację, mieliśmy całkiem fajną koordynację, jeżeli chodzi o możliwość lotów, bezpieczne strefy. Wiadomo było, gdzie latać, na jakiej wysokości. To było super. I fajne było to na pewno, że pierwszy raz lataliśmy w strefie, czyli była założona strefa. My mieliśmy oczywiście zgodę i przygotowanie i koordynację z organizatorem, było wszystko ok. I w strefie jest też spoko to, że możesz latać wyżej. Jeżeli tylko masz nasłuch radiowy, wiesz, gdzie
są samoloty i zgłosisz to, możesz sobie latać wyżej. I miałem takie ujęcie, może z... nie, tam nie było 200 metrów, ale ze 160 metrów. Fajnie, bo balon był poniżej mnie i był zamek też całkiem nisko. Podobało mi się to ujęcie, pewnie bym zrobił więcej, gdyby były takie możliwości, ale też warunki były mega ciężkie na ostatnim tym zleceniu. Szczególnie ze względu na wiatr i opady, bo przechodziły burze, więc były bardzo zmienne te warunki. Jeżeli chodzi o sprzętowe sprawy, latałem dalsze ujęcia, robiłem Maviciem 3 Pro, jestem z niego zadowolony. Jeżeli chodzi o R3, bardzo fajny jest ten dron i nawet po zmroku, to już któraś impreza z kolei, bo koncerty nagrywałem też R3, wtedy go odebrałem ze 2 tygodnie temu i teraz właśnie nagrywałem Boloniadę i muszę powiedzieć, że R3 naprawdę dobrze się spisuje pod kątem jakości obrazka i też długo bardzo lata. To jest ważne na takich eventach, że nie trzeba co chwilę ładować tych akumulatorów, bo ja mam 3 i ten hub i to działa, i działa, i też sobie ten power transfer robiłem, tą dystrybucję energii z 2 ogniw na, z 2 akumulatorów na ten trzeci, więc to było super. Latałem też FPV, małem QAV, latałem w sumie Awatą, Nazgulem latałem, chyba tylko 3, nie? Jeszcze czymś lataliśmy, na pewno małym Synologiem 25, Konrad latał, ale jeżeli chodzi o FPV, i to nam się mniej więcej sprawdzało, niczym innym Synologiem nie latałem, chociaż mam jeszcze Synologa, ale nie byłem w stanie ogarnąć aż tylu maszyn, więc zabierałem maksymalnie 5, ale ostatnio zminimalizowałem do 2, bo wiedziałem, że jeżeli chodzi o takie przebitki, takie nagrania z przygotowań, to mogę to zrobić właśnie QAV, a jeżeli chodzi o nagrania główne RM3 już w ostatnim dniu, i to mi się sprawdziło, naprawdę fajnie wyszły te nagrania. Do tego uzupełniał mnie Szymon, jeżeli chodzi o filmowanie Canonem, i wyszło w miarę ok. Zrobiłbym trochę lepiejszych ujęć, gdybym miał lepszą komunikację z pilotami i gdybym z nimi poćwiczył trochę, jeżeli chodzi o chasing tych wolniejszych samolotów, na przykład Bushcat, albo jeżeli chodzi o paralotnie, bo był mistrz Polski Paweł Łojak i on naprawdę fajnie latał. Gdyby miał czas, siłę, chęć i energię, ja tak samo, to na pewno można by zrobić super chasing, jeżeli chodzi o 5 albo 6 cali i polatać trochę za paralotnią. Ale warunki były takie, jakie były. Jak nie burza, to ciemno, jak nie ciemno, to inne. No i teraz następny wątek to jest sama praca na freelancie, czyli realizacja zleceń. Ja czasami uwielbiam to robić, a czasami nienawidzę. I każdy pewnie tak ma, kto dużo tematów robi, że ma oczekiwania, jest zadowolony, wypoczęty, napalony, przygotowany. A później jak się realizuje, no to wiadomo, w pewnym momencie przychodzą momenty, przychodzą takie chwile krytyczne, gdzie masz już na przykład, nie wiem, 6-8 godzinę, jest 22 czy 23, czy jak jest wykończone, to trzeba nadal jeszcze błyskać energią, więc na pewno trzeba dbać o to, żeby pić i jeść na bieżąco, odżywiać się, ale żeby też dobrze się przygotować, bo jak jesteś dobrze przygotowany, masz wszystko wyćwiczone, jeżeli chodzi o filmowanie, o pewne przeloty, to też na pewno jest dużo łatwiej realizować tematy. Natomiast dla mnie co za dużo, to nie jest zdrowo. Już jest troszeczkę za dużo tych tematów. Co weekend, od kilku tygodni uważam, że to jest za dużo, bo ja łączę to jeszcze z YouTube'em i z normalnym życiem. Jeszcze robię taki mały remont, więc i to samodzielnie. Więc tych tematów jest równolegle, toczy się. Jeszcze załatwiam różne papiery i formalności, rozliczenia robię. I oczywiście negocjacje i rozmowy z ludźmi, spotkania. Tego jest naprawdę grubo. Więc czasami jest tak, że jest trochę za dużo pewnych tematów z piętrzeniem. No ale wiadomo, u nas sezon jest gumy, wakacje trwają 2 miesiące, a ciepły sezon trwa ile? 4 czy 5? Więc dużo się dzieje właśnie teraz, ale też trzeba wykorzystać. Dla mnie na pewno oprócz takich tematów, ja bardzo lubię robić plenery dla ludzi, bo widzę ich przemianę, widzę taką pewność, cieszą się na to, że przyjeżdżają do mnie
polatać wspólnie, że stanowią taki element społeczności i to jest dla mnie bardziej wdzięczne niż realizacja zleceń. Natomiast na zleceniach są też świetne ujęcia, którymi mogę akurat tutaj w tym przypadku dysponować i mogę czy na kanale, czy na profilu jednym czy drugim publikować. Też się tak dogadałem, że nie ma tutaj takiego zastrzeżenia, że przenoszę swoje prawa na zlecającego, bo bym się nie zgodził po prostu. I co ciekawe jeszcze, to już kolejny raz odczuwam i w pewnym momencie jak osiągnąłem takie plateau, taki płaskowyż, nie wiem jak to wam w ogóle przekazać, ale jeżeli już jesteś na przykład na YouTubie, czy budujesz swoją markę parę lat, to masz mniej więcej rozeznanie, jeżeli chodzi o skalowalność pewnych działań, o skuteczność, jak to wszystko wygląda, jak sobie radzić samemu. I w odróżnieniu do budowania marki osobistej i na przykład działania na YouTubie, posiadania własnych produktów czy własnej akademii, to tutaj praca na freelancie to jest takie rozdanie, każda historia się otwiera ponownie i pomimo, że coś robimy dla tych samych ludzi, to za każdym razem trzeba wiele rzeczy odświeżać czy odgrzewać tego kotleta, nie wiem jak to powiedzieć, ale trzeba od początku pewne tematy drążyć, pomimo, że już to robiliśmy, prawda? Natomiast na YouTubie już mam, powiedzmy, taki rozpęd, że wiem, jeżeli mi zależy na przykład na tym, żeby film miał duże zasięgi, to będzie miał, bo robię poradniki czy tutoriale. Natomiast uwielbiam się dzielić różnymi doświadczeniami i to jest fajna sprawa, bo mnie to też zostaje w formie pamiątki wideo czy pamiętnika wideo, a też ludzie mogą korzystać z tego i to mi daje największą satysfakcję, ta skalowalność. Na przykład na ostatniej imprezie było w drugim dniu, czyli w sobotę, 3000 ludzi, a ja mam filmy niektóre osiągające ponad 170 tysięcy odsłon i teraz zobaczcie jaka to jest skala, nie? Tutaj był sukces, bo było 3000, a moje filmy mają po 170 tysięcy, to oczywiście ten największy, ale mimo wszystko to jest naprawdę mega skala. Działając w branży niszowej, to jest zupełnie inna bajka, inne skalowanie, dlatego staram się być regularny na tym YouTubie i nie odpuszczam i od lat publikuję przynajmniej dwa razy w tygodniu, plus do tego live w sobotę. To jest takie minimum, którego się trzymam i to mi daje największe przełożenie, niezależność i poczucie takiej właśnie sprawczości i wpływu na wydarzenia. No i teraz słuchajcie, rodzi się pytanie, czy warto robić te zlecenia. Uważam, że zdecydowanie warto, dlatego że one są ciekawe. Poznaje się ludzi, wychodzi się ze strefy komfortu, spogląda się inaczej na wiele zagadnień, trzeba też elastycznym być i odnaleźć się w sytuacji, jeżeli tylko masz chęci, bo są osoby, które najchętniej by tylko brały i leżały, ale jeżeli masz chęci w sobie i taką energię, to zdecydowanie trzeba spróbować. Na początku można robić nawet małe tematy, to nie muszą być tematy mega duże, ambitne, trudne, bo to faktycznie do ogarnięcia czasami jest mega trudno, ale mogą być proste tematy, typu zdjęcie dla kogoś, albo krótki filmik, albo nawet jakiś quick shot. I to zajmuje niedużo czasu, ale wyrabiasz się z tematu na temat. Dla mnie ogólnie realizacja zleceń jest uciążliwa, ale wiem, że też, że pomaga mi w prowadzeniu kanału, bo mogę albo zapłacić sobie za bieżące tematy, potrzeby, czy zainwestować w jakiś sprzęt, tak jak teraz. No przecież kupiłem wszystkie drony, które się ukazały, bo był i Mavic 3 Pro, i był R3, nawet w wersji combo. Nikogo się nie pytałem, nie musiałem się nikogo prosić o wypożyczenie tego sprzętu. Tylko normalnie kupiłem to od razu w dniu premiery i na tym to powinno polegać. I ten kanał mój i ta społeczność pozwoliła mi na to, żeby mieć pełną niezależność i właśnie sprawczość. I dzięki temu jestem w stanie na przykład recenzje niesponsorowane przygotowywać dla ludzi za darmo. Super sprawa, siedzę sobie tydzień nad tematem i powstaje niezależna recenzja. Ludzie mogą od razu zorientować się, czy coś jest dla nich, czy nie. Tak samo z porównaniami i z tutorialami, nie? No dobrze, podsumowując ten odcinek, co chciałbym wam przekazać? Jeszcze jest jedno zlecenie, teraz turniej rycerski w weekend nadchodzący i to jest mega ciekawy temat, bo tam
Ci chłopcy się naparzają naprawdę, tam nie ma odpuszczania i cofania ręki, tylko oni walczą jak o życie i trzeba to sfilmować. Będą łucznicy, będą pokazy też mody, będzie dużo bardzo ciekawych takich drobnych wydarzeń, które mogę sfilmować. Też będą walki grupowe i indywidualne, więc rewelacyjna sprawa. Podsumowując, mogę powiedzieć, że to jest fajna sprawa z jednej strony, bo mam kumulację i wiem, że przez na przykład 6 tygodni to wszystko ogarnę, ale z drugiej strony jest to bardzo też męczące i daje poczucie dyskomfortu, bo zamiast się spokojnie przygotować do nagrania, to dla Was materiały przygotowuję na spacerze z psem. Ale mimo wszystko, no musi mieć to jakieś uroki, odmianę. Też uważam, że jeżeli ktoś chce wyciągnąć tematy, to na pewno wyciągnie wartość z tego i coś dla siebie, to na pewno wyciągnie z moich filmów. Dużo osób może się zastanowić, jaki jest R2S, bo były takie pytania i były też opinie, że ten dron on się nie przyjmie, bo jest takim dronem bez wyrazu. Ja uważam, że on jest świetny, bardzo dobrze dopracowany. Jeżeli chodzi o loty, lata genialnie i długo przede wszystkim. Dobrze trzyma się na wietrze, fajnie się nim steruje, bardzo precyzyjnie. Rewelacyjny dron. Nie waży tak dużo jak Mavic 3 Pro, nie jest taki ciężki pod kątem przemieszczania się w z tą torbą od Combo. Super sprawa i ja nie mam do niego właściwie żadnych zastrzeżeń. To, że tam jest mała matryca, jedna czy druga, to w ogóle jest tylko w naszej głowie, dlatego że ta matryca, ona ma fajne właściwości światłoczułe, a latające maszyny, one i tak nie mają takiej plastyki obrazka, no chyba że Inspire 3, ale one mają dużo mniejszą plastykę niż bezlusterkowce czy kamery już takie filmowe, można powiedzieć. Czy takie maszyny, które mają dużą optykę. Nie? Więc R3 z czasem na pewno przejmie takie miejsce drona, który wejdzie w, no myślę, że na R2S, tak, na tą półkę. Bo R2S nie będzie mieć certyfikacji, ale on jest większy od miniacza, lepszą jakość daje, większe możliwości zdecydowanie, a jednocześnie nie jest taki drogi jak Mavic 3. Bo to jest też istotne dla wielu osób, żeby nie wydawać na drona ponad 10 tysięcy złotych, choćby dlatego, że wchodzi nam to w środki trwałe i mając działalność już wiemy, że jest z tym inaczej, nawet pod kątem księgowym. Także tyle, słuchajcie, za mną bardzo ciężki ten weekend, który mieliśmy teraz na balonie, bo naprawdę pod kątem bezpieczeństwa to był mega stres. W pierwszym dniu myślałem, że nic tam nie nagramy, a powstał całkiem fajny film, ten podsumowujący imprezę. Jeszcze zrobimy takie też epizody tematyczne, gdzie będzie widać na przykład tylko przygotowania balonów albo podobne tematy. To co planuję jeszcze, chciałbym zrobić przynajmniej jeden warsztat we wrześniu plenerowy. Już wspomnę Wam i śledźcie live'y na pewno, bo tam o tym mówię na bieżąco i też posty na społecznościach, ale chciałbym zrobić warsztaty plenerowe dotyczące nowości, czyli Mavic 3 Pro. Może być od razu Mini 3 Pro też, chociaż to nie jest nowość, ale R3 z Awaty i latanie 5-calowym, czyli to byłaby taka zbiorówka dwudniowa, sobota, niedziela. Zrobimy sobie to mniej więcej za jakieś 2 tygodnie, ale już we wrześniu, tak? W pierwszej połowie września na pewno to zrobimy, żeby, bo jeszcze wtedy są dobre warunki, jest ciepło, a już jest mniej turystów i też inaczej jest, bo ludzie już wracają po wakacjach. Mają trochę inne nastawienie, mobilizują się bardziej, no i też jest chłodniej, prawda? Nie ma takich upałów po 30 stopni. To jest chyba tyle, co chciałbym powiedzieć. Oczywiście będę nagrywał warsztat online, już mam przygotowany cały draft, czyli taki projekt, mam też spis treści i będę go przygotowywał od przyszłego tygodnia. Będzie to, myślę, że fajny przewodnik, bo większość tych dla popularnych dronów, one są bardzo pomocne i ludzie są zadowoleni z nich, korzystają sobie i na pewno im to pomaga pod kątem i stresu, i czasu. No i trzeba takie rzeczy robić. To jest moja misja. Ja czuję się w tym dobrze i myślę, że mogę bardzo dużo ludziom jeszcze pomóc,
jeżeli chodzi o takie podstawowe sprawy, czy bezpieczeństwa, czy obsługi, czy lepszego wykorzystania danego modelu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Ale jak Ty wyglądasz, kochanie? Co Ty sobie zrobiłeś? No nie.